W naszym studio gość pan Arkadiusz Szczygieł, naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze. Rozmawiać będziemy o, no można powiedzieć, wejherowskim biznesplanie w kontekście powiatu. Będziecie rozdawać pieniądze. Zapytam na początku to, co nasunęło mi się taka pierwsza myśl, to znaczy przy tak niskim bezrobociu nadal trzeba wspierać tych startujących, jak to jest? Tak, to jest projekt, który ma 3 lata, to jest 4. edycja uzupełniająca, jeśli chodzi o rekrutację tego projektu, polegającym na dofinansowaniu nowo otwartych przedsiębiorstw. I warunki się zmieniły. Kiedy pisaliśmy ten projekt, to bezrobocie, czy osób, które chciały założyć, było dużo więcej. No dzisiaj jest ich trochę mniej, dlatego mamy 4. turę uzupełniającą. No dobra, ale żeby wziąć udział w tym biznesplanie, należy jednak być bezrobotnym. Tak, trzeba być osobą bez pracy. Nie ma konieczności bycia zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Jest kilka warunków, o których powiem. 2 podstawowe warunki to jest dla osób, które są bez pracy. Bez pracy w momencie składania formularza rekrutacyjnego, czyli 18 i 19 czerwca, to muszą być osoby bez pracy, które do nas będą chciały uczestniczyć w projekcie. 2 warunek, który trzeba spełnić, to jest powyżej 30 roku życia. I potem jest 3 warunek, jeden z 5 warunków w ramach trzeciej grupy, to jest albo powyżej 50 roku życia, albo dla pań, albo dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, albo długotrwałe bezrobotne, czyli rok bezrobocia, albo o maksymalnie średnim wykształceniu. To są te warunki minimalne, aby móc przystępować do naszego projektu i próbować uzyskać dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. A jakie to są wsparcia, pomoce? Jest wsparcie finansowe. Podstawowe wsparcie finansowe to jest dotacja inwestycyjna na wydatki inwestycyjne dla nowo powstałej firmy. Jest to 19 350 zł. I potem co miesiąc, przez 3 miesiące wypłacane 2250. To jest wsparcie finansowe. Dodatkowo oferujemy dla wszystkich uczestników w tej turze wsparcie w postaci szkolenia dwutygodniowego, jest ono obowiązkowe, a następnie dla tych osób, które uzyskają dotacje, dla każdego możemy sfinansować szkolenie do 3,5 tysiąca na podnoszenie lub uzupełnienie kwalifikacji swoich. Tutaj w tych kryteriach przystąpienia do tego planu pomocowego, nazwijmy go tak, wyróżniacie kobiety. Jest problem z kobietami w Wejherowie? Był problem w momencie składania wniosku, a to było ponad 3 lata temu. Mhm. I wtedy Urząd Marszałkowski, Województwo Pomorskie kieruje pomoc do osób, które mają trudniejszą sytuację na rynku pracy. I kobiety, panie, mają trudniejszą sytuację na rynku pracy. Zresztą tak jak osoby po 50. I te zasady się nie zmieniły. To samo dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, czy długotrwale bezrobotnych, czy też o niższych kwalifikacjach, o maksymalnie średnim wykształceniu. Wsparcie jest skierowane dla wybranych grup unijne, a nie dla wszystkich. No i dlatego jest to tak zaplanowane, tak jak wszystkie tego typu projekty w Regionalnym Programie Operacyjnym w działaniu 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwo. Oczekujecie na pewne propozycje. Wiem z innych samorządów, że najczęściej do tej pory pojawiali się na przykład fryzjerzy, wideofilmowanie, są pewne takie sztandarowe dziedziny, które pojawiają się najczęściej, na które niekoniecznie samorząd czeka. Jak to wygląda u was? Nie powiedział. Najważniejsze jest, żeby była osoba, która jest bez pracy i której ta dotacja się przyda. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że to wsparcie akurat w tym projekcie jest skierowane dla osób z powiatu puckiego, kartuskiego i wejherowskiego. Jest to grupa ponad... Czyli mamy 3 powiaty. Czyli grupa ponad 410 tysięcy mieszkańców i tam trzeba firmę założyć. A jeśli chodzi o firmę, jest na miło, jeśli to będzie jakaś firma innowacyjna. Ale to dotacja jest proporcjonalnie niewielka. No 19 tysięcy to nie jest pieniądz, który pozwala założyć innowacyjne przedsiębiorstwo, bo na te przedsiębiorstwa potrzebne są większe środki finansowe, ale może wspomóc. No jest to dotacja,
i wsparcie dla osób, które chcą pracować, a chwilowo są poza rynkiem pracy lub myślą o zmianie swojego statutu. Miło jest, jak są jakieś firmy nietypowe, było paralotniarstwo, były nurkowania, były szkoły muzyczne, ale największa ilość to są takie typowe usługi dla mieszkańców. A co było w poprzednich latach, to znaczy jakim zainteresowaniem cieszy się ten projekt, bo dziedziny już sobie wymieniliśmy? Mamy czwartą turę uzupełniającą. Myśmy planowali w tym projekcie... Znaczy uzupełniająca oznacza, że... Planowaliśmy trzy tury i mieliśmy za mało chętnych w pierwszych trzech turach. Interpretacja się troszeczkę zmieniła. Pozwolono nam wykonać czwartą turę. No i brakuje nam, aby do zrealizowania pełnych wskaźników projektu, aby przyznać jeszcze 55 dotacji. Zaplanowaliśmy 225, 55 jeszcze nie zrobiliśmy i chcemy to wykonać. Warto wiedzieć, że my przyjmujemy do projektu 75 osób. Potem jest szkolenie obowiązkowe dwutygodniowe. Potem bardzo szybko oceniamy i 55 osób dostanie dotację. Ważne przy rekrutacji, która jest 18-19 czerwca, jest, że my przyjmujemy pierwsze 80 formularzy. Także troszeczkę liczy się kolejność zgłoszeń. Nie wiem, jakie będzie zainteresowanie, dlatego tutaj prosimy wszystkie media, aby rozpowszechnić tą informację, bo może są takie osoby, które akurat teraz są bez pracy i myślą, że taka dotacja i myśleli o założeniu własnej firmy i taka dotacja akurat będzie teraz idealnie pasowała. Ci, którzy już zostali wcześniej zweryfikowani, te firmy mają jeszcze? Jak to im się powodzi? Tego typu projekty mają obowiązek utrzymania się co najmniej 12 miesięcy na rynku. My oceniamy na początku formularz rekrutacyjny, potem po szkoleniu dwutygodniowym biznesplan, więc te czynniki biznesowe, te, które najdłużej rokują na przetrwanie, otrzymują dotacje. Trzeba także uzyskać minimum punktacji 60%, aby w ogóle mieć tą przyznaną dotację. No i robimy wszystko, aby były te firmy, które utrzymały tą firmę ponad 12 miesięcy. Fundusze unijne obniżają ryzyko dla takich osób, także jest to wsparcie. I fundusze unijne pozwalają podjąć to ryzyko założenia działalności gospodarczej bez zaciągnięcia kredytu. To jest bardzo duży plus tego typu projektów. I to ryzyko jest przeniesione właśnie na fundusze unijne, a nie na zaciągnięcie kredytu i obciążenie na przykład swojego majątku. Można założyć firmę, można otrzymać wsparcie. Powiat Pucki, Kartuski, Wejherowski. Na terenie Dokładnie. Tych trzech powiatów ten projekt działa. Gdzie się zgłaszać, gdzie po szczegóły odsyłamy? Tak, wszystko jest dostępne na stronie powiatu wejherowskiego www.powiatwejherowski.pl. Nasze biuro projektu, punkt rekrutacyjny w Starostwie Powiatowym Wejherowie, Wydział Rozwoju i Programów Europejskich, pokój 139. Prosimy, aby wszyscy dokładnie przeczytali dokumentację konkursową i zapraszam na dwa spotkania informacyjne, gdzie będę tłumaczył wszelkie aspekty. Ono jest jutro w środę o godzinie 13 w Starostwie Powiatowym Wejherowie i za tydzień 12 czerwca też o godzinie 13, czyli dwie środy o godzinie 13 jest spotkanie informacyjne, gdzie wszystko będzie tłumaczone. Ci, którzy są bez pracy, powinni mieć czas wtedy. Dokładnie. Pan Arkadiusz Szczygieł, naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ale projekt nie tylko dla mieszkańców powiatu wejherowskiego. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.